Weź pod uwagę, że często kobiety wolą faceta, który nie chce z nią być. Dlaczego? Bo wtedy ona musi za nim gonić, wtedy ona musi go zatrzymać, co jest dla kobiety nowością. Więc kiedy wykorzystasz takie teksty, które tutaj zaraz zaprezentuję, to się może okazać, że dziewczyna sama się będzie o ciebie bardziej starać. Powiem ci, Patrycja, że kiedy zawsze ubierasz te trampki na spotkanie, to myślę tylko o jednym, tak? Ona się pyta o czym, żeby je zdjąć i ci je zabrać, bo one mi się nie podobają, tak? I ona się śmieje. Nie powiedziałeś jej, że jej nie chcesz, ale komunikujesz z pewną ironią, że to jak się ubiera, ci nie odpowiada. Więc kobieta się może poczuć odrzucona, tutaj też wyczuje, że nie jesteś do końca zainteresowany, więc sama się będzie starać, sama cię będzie prowokować do dalszego rozwoju relacji, znajomości, rozmowy. No i właśnie dzięki temu tutaj zyskasz dodatkowe punkty. Większość facetów nie jest w stanie tak powiedzieć do kobiety, no bo się obawiają tego, co ona powie, jak ona zareaguje, w jaki sposób się zachowa. I to jest tutaj oczywiście podstawowy błąd, który potem, jeśli zachowujesz się zbyt miło, zapytujesz, kiedy masz czas, czy lubi z tobą porozmawiać, czy znalazłaby dla ciebie trochę czasu w przyszłym tygodniu, to jest ten błąd, który powoduje, że kobieta tego czasu nie znajduje, ponieważ jesteś za dobry, za miły, za grzeczny i to się nie uda w taki sposób. Także zawsze bądź facetem, który od niej czegoś wymaga. Powiem ci szczerze, Patrycja, zobaczyliśmy się dzisiaj i ty się aż 5 minut spóźniłaś. No wiesz co, na spotkanie ze mną? Co to? Co to ma być? Ja już myślałem, że cię więcej nie zobaczę, a tu jednak cię widzę. Chyba ostatni raz. I się uśmiechasz, i flirtujesz, i się tym bawisz, a ona nie jest pewna, czy jesteś nią zainteresowany. I właśnie to, że nie jest pewna, czy jesteś nią zainteresowany, powoduje, że ona się bardziej stara, bardziej się angażuje, bardziej cię prosi, uwodzi, zachęca, bo wyczuwa, że musi tutaj włożyć coś od siebie, że się musi pokazać lepiej ze swojej strony, że musi pokazać, że na ciebie zasługuje. Właśnie od tego typu podejścia powinieneś wyjść, a nie powinieneś być facetem, który oczywiście tutaj zachowuje się jak mężczyzna, który no, za nią lata, ciągle ją komplementuje, jaka jesteś wspaniała, każdy chłopak chciałby się z tobą spotykać. To nie będzie dobrze działać na kobiety i już lepiej jej powiedzieć: wiesz co, Patrycja, dzisiaj to nie wypadłaś przy mnie dobrze. Dzisiaj przestałem być tobą zainteresowany. Jak ona się zapyta dlaczego, to jej odpowiedz: wiesz co, bo po prostu za mało cię lubię, bo przestałem cię lubić. Jak ona się znowu pyta dlaczego, to jej powiedz: no właśnie ty mi powiedz dlaczego. I się uśmiechasz, i ona się śmieje po prostu, tak? Chodzi o tego typu grę słowną, zabawę, bo wtedy kobieta czuje, że żyje przy tobie i napędzają ją emocje. Spróbuj więc wypracować sobie taką postawę, a zobaczysz, że kobiety o wiele chętniej z automatu się będą chciały z tobą spotykać, rozmawiać i też często będą chciały tutaj kolejnego spotkania, ponieważ ty jej dajesz takie silne emocje, takie silne przeżycia, że ona nie może przestać o tobie myśleć, ciągle jest zafascynowana, zaczarowana tym sposobem, w jakim do niej mówisz. No i masz tutaj często sygnały tego typu, że ci pisze SMS-a, co tam u ciebie, dojechałeś do domu, jak tam spałeś, co porabiasz. To są typowe SMS-y, sygnały kobiety, która chce przykuć twoją uwagę i chce, żebyś po prostu tutaj też z jej poświęcił więcej czasu, żebyś się na niej skupił. Warto o tym pamiętać. Nie wiem, Patrycja, czy cię jeszcze kiedyś zobaczę. Ona się pyta dlaczego. No bo ty nie zachowujesz się tak, jak lubię. I się uśmiechasz, a ona błądzi wzrokiem, nie wie, co powiedzieć. Zaskoczyłeś ją, nie przewidziała tego typu reakcji, ale widzisz, zaczyna się starać o ciebie, zaczyna cię sama prosić o kolejne spotkanie, wypytuje, a co robisz w piątek, a nie jesteś na mnie zły, a ty mnie chociaż lubisz, tak? I to wszystko powoduje, że właściwie stajesz się dla niej coraz bardziej interesujący, ponieważ dajesz jej te emocje, te nieoczywistości, które wpływają na jakość rozmowy, relacji. No i kobieta dzięki temu sama cię uwodzi, sama goni za tobą. Oczywiście każdy może to powiedzieć po swojemu, wykorzystać w swój własny sposób, jeśli ma do tego odpowiednie narzędzia, typu oczywiście potrafisz wkomponować to w swoją osobowość, styl bycia, to też dziewczyna będzie o wiele lepiej to widziała z twojej perspektywy, z twojego stylu bycia. Tylko do czwartku, do północy,
pakiet 15 najnowszych kursów, 74% taniej. Pobierz sobie to wszystko w super niskiej cenie. Ostatni raz takie ceny, a dzięki tej wiedzy staniesz się naprawdę atrakcyjny dla większości kobiet. Polecam sobie przejrzeć, bo 120 godzin wiedzy w 70% niższej cenie to jest naprawdę okazja, żeby pobrać te wszystkie poradniki w dużo niższej cenie. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź, skorzystaj, bo kasuję tą stronę niedługo w czwartek o północy.